Dzień dobry. To ja, Black Goblin, bla 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 i tak dalej. Dawno nie było odcinków, ale to jest za moment, o tym pogadamy. Jak dolecimy do misji. Albo nawet teraz. Dobra, nie było odcinków, ponieważ jestem leniwy. Mi się nie chciało po prostu. A poza tym miałem próbne egzaminy. I tak trochę czasu nie było, nie? Chciałem nagrać też, nie wiem, co ja tam chciałem nagrać, a tak, reakcję na temat pewnego trailera filmu pewnego. Co to za moment? No nie. Moja znienawidzona misja teraz będzie. Z goblinem. Nie no, lubię gobliny. Ale tej misji nie lubię. Jeśli będę bardzo lamił, to zrobię cięcie. Tak wygląda, jak się zdenerwuje. No to lecimy. Okej, okay. Już myślałem, że coś się zacięło. Ale okej, okay, jesteśmy. O czym ja tam gadałem? A tak, o trailerze. Chciałem nagrać reakcję na temat trailera z filmu mojego brata Slendermana. Może kojarzycie, taki wysoki w garniaku bez twarzy. Tak, to krewny, bliski brat właściwie, ale nieważne. Okej, okay, o czym ja tu jeszcze pogadać mogę? A tak, mam zamiar rozszerzyć trochę ten content kanału, a konkretnie o Aliens vs. Predator. Może kojarzycie? Też pewnie tak, bo to dość znane filmy są, komiksy i tak dalej. Ta misja jest naprawdę przeze mnie znienawidzona. Po pierwsze, dlaczego znienawidzona? Po pierwsze dlatego, że strasznie trudno się go goni. No na przykład teraz, prawie mi zwiał. A po drugie, walka z nim sama jest tak masakryczna, że tylko masochiści mogą czerpać z niej przyjemność, nie? Okej, okay, tam jest token, ale na razie mam na niego kompletnie wywalone, że tak powiem. Słychać mnie? Tutaj sobie przybliżę trochę mikrofon. Don't run for me, my friend. I only want to hug you. Też wolałbym właściwie nie. No siema. On tak Hulk wygląda, to jest goblin, nie? No, w świecie Ultimate tak wygląda. Hobgoblin jest taki sam, tylko że pomarańczowy. No nie, teraz się zacznie, nie? Ja cięć będę musiał robić. Najprawdopodobniej ten film zobaczcie dopiero jutro, czyli w niedzielę. Możesz przestać? No, wyłaź. Niech się narzuca teraz. Narzucaj, nubku. Czemu to samo naprowadzające? God damn it.
Get out! God damn it! I hate this! O, nie było tak źle, jak pamiętałem. No, po prostu ja jestem takim koksem, się zrobiłem. Gdzie ten słynny pajęczy zmysł, przyjacielu? Dobra, pora zostać zmiażdżonym. Chyba, że jakimś masakrycznym cudem. 3. Teraz robię jakieś tutaj super w ogóle masakryczne te. Teraz możemy go bić. Do tej walki podchodzę tylko raz. Potem robię cięcie. A naprawdę nie chcę ich tego robić, bo za dużo czasu mi to zabiera. Jest godzina 17. Ja wcześniej byłem zbyt leniwy, by cokolwiek nagrać. No i dupa. Już praktycznie jestem pokonany. Ogólnie niedługo wychodzi film Nowi Mutanci. Podobno to horror. Mam nadzieję, że dobry horror. Byłoby fajnie. Żadnego dobrego horroru nie oglądałem. Ale tak najbardziej czekam na Venoma. Kurde. Venom to jest taki film, na który czekam w ogóle nie najbardziej w tym roku. Mam nawet w kalendarzu zapisanego. Kurde! Dobra, podejdę dwa razy do tej walki. A ta gra ma tak niewyważony poziom trudności, że to jest normalnie parodia, nie? Jeszcze auto wybuchło genialnie. O, wyśmienicie. Kolego, przegrzewasz się. Ta, on mi zabrał 3/4 życia, a ja mu 1/3. Super, nie? Ta misja jest naprawdę taka upierdliwa. Taka... się będę dzisiaj tak rage'ował. Już się narage'owałem grając w Xenoverse'a dzisiaj. Bo taką misję miałem, kurczę, niby łatwa, ale czasu, kurczę, pożydzili mi. Nikt mi nie chce pomóc z znajomych. Fire! Jak fire, to do Slidera idź. O! Za pierwszym razem. Tego się nie spodziewałem. Czemu on trzyma mnie za powietrze? Ale jak idealnie wrócił mnie między lasery, nie? To jest masakra. Ale będę zdenerwowany, jak się okaże, że się nie nagrywa. Bo chociaż życie mi się zregenerowało, no. Bigo, Spidey, dawaj. Połowa już zeszła. On się rage'uje normalnie jak Hulk. Mógłbym go naprawdę chyba do Hulków zaliczyć, bo wygląda jak Hulk. Pachnie jak Hulk, chociaż nie mam pojęcia. I jump. No i... no podobne zdolności jak Red Hulk właściwie, nie? Też Red Hulk coś tam z gorącem coś ma, ale nie rzuca ogniem. Chyba, że o czymś nie wiem. Please don't throw me. Tu... nie. On me. It his fireballs. No teraz się zdenerwował. Nasza koleżka. I teraz okładamy go pięściami po jądrach. Dawaj chociaż do tego paska, no i gitara. Jak układamy się za pierwszym razem, to ja naprawdę sobie dzisiaj zapiekankę biorę, nie? Albo sobie tosty zrobię. Tak, tosty, dobry pomysł. To naprawdę trzeba mieć refleks, nie wiem, samego Spidermana, żeby grać w tą misję.
Ale piękny kombus wyszedł. I uciekamy. Jak tu zaraz wszystko się będzie podpalać. Chyba, że jest jakiś bug i mam farta. Don't throw! Shit! Shit, 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 shit! Fuck! No, ja pierdzielę, no. Bla, 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 was defeat. Tak, jeszcze raz misję, proszę, gdzie zaczniemy? Tutaj! Ach. A, to będzie dłuższy odcinek. To jest naprawdę głupie, że aż odtąd zaczynam. Dobra, jeszcze raz to robię. Jak teraz się nie uda, robię cięcie. Mi się nie chce dzisiaj grać w nic już. No, obowiązek to obowiązek, nie? Trzeba to się nagrać raz na jakiś miesiąc. Jak to ja mam w zwyczaju. Nie jestem jak inni, którzy regularnie nagrywają. Jestem takim ewenementem w przyrodzie. Jeśli można to tak nazwać. Ale po prostu jestem leniwy. Już kurczę, to jest masakra. Czemu ja tak powtarzam masakra? Tu nie mam pojęcia, nie? No! No you don't! Rage mode! Yeah! No you don't kill me, you can't! I'm too cool! Moi widzowie by cię zabili! Jakbyś mnie zabił. Nie mieliby co oglądać, chociaż pewnie by mieli, bo nie jestem najlepszy na świecie youtuberem, nie? Ogólnie napiszcie, czemu mnie oglądacie. Czy lubicie jak gadam, czy jak gram, albo coś. Może mój charakter lubicie. Może ktoś mnie lubi. Nie no, żart teraz. Dużo ludzi mnie lubi. Mam kolegów i tak dalej. Napiszcie, jaki byście, z czego byście jeszcze chcieli odcinki, nie? No! Kurde. Bo z czego ja jeszcze mogę serię nagrać? To sam nie wiem, nie? Z The Amazing Spider-Man 2 mogę nagrać, to nie jest też długa gra. I też trudna nie jest. No, no, no! Nie rzucaj we mnie! Tak, ja też jestem zirytowany, Spidey. Ten film się będzie tak długo przesyłał, że masakra. Jestem zły, bardzo zły, bardzo. Ciach. Jakby tu jeszcze była w tej grze opcja wyboru trudności, nie? Poziomu trudności. Ten był w niebo wzięty. A może była na początku? Nie, raczej nie. Ta pierwsza faza walki jest najgorsza. Czy ta druga? Nie wiem. Shit! Dobra, to może opowiem jakiś kawał dla rozluźnienia atmosfery, ale po filmiku. Miałem kawał powiedzieć, tak? Teraz trzeba jakiś nierasistowski wymyślić, nie? Oż kurde. Koleżko, ty przesadzasz, ci powiem. Teraz? Jump? A jakiś kawał, muszę się zastanowić nad tym głębiej. Może stąd jakiś kawał. Trzeba się nad tym zastanowić. Dajcie mi moment. No nie mam pomysłów, no. A jakiś trzeba tu wymyślić. To ja to sobie teraz pogadam. Nie wiem, może jakiś na koniec jakiś kawał rozkminie. Na razie mam pustkę w głowie. Ej, dobrze idzie. Po drugim razem, no. No ale zapiekanek już dzisiaj nie będzie raczej, nie? Bo za pierwszym razem miało być.
To na drugim nie będą tosty, nie? Bijemy, bijemy, bijemy go po jajach. Dawaj, 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 Spidey, uciekaj. Mam nawet dużo życia. Gdzie on? Tam. Rzucaj tam, rzucaj. Rzucaj kolego, rzucaj. Nie krępuj się. Czemu ty jeszcze nic nie podpaliłeś, co? Weź mi powiedz. Zdenerwował się? Hop! Ciach, ciach, ciach. Jakiś taki kawał, no nie wiem. Dobra, olać kawał. Kurde. Co, o czym ja mogę gadać? A tak, mówimy o rozszerzeniu kontentu o Aliens vs. Predator. Czyli ogólnie o jakieś tam ksenomorfy i predatory, nie? Bo to też jest ostatnio zaciekawił mnie ten temat. Więc nie żeby tak, tylko że komiksy, nie? Ciach, ciach, ciach. Jeszcze raz i po tobie. Nie, bym na przykład nagrywał serię z Minecrafta na modach. Obcy kontent operator. Żebyście się potem nie pytali, kiedy Minecraft. Obcy kontent operator mogę nagrać z 2010 roku. No i dziękuję bardzo. Jakieś ciekawostki może. Tak, to było intrygujące. Jednocześnie to było naprawdę okropne. Więc ja będę narzekał. To by było na tyle w tym odcinku. Następny się pojawi prawdopodobnie jutro albo za miesiąc. Albo kiedy indziej, nie? No to jak już mówiłem, ten obcy kontraprator też się będzie pojawiał na kanale, dlatego też zmieniłem sobie ten profilowe na kanale. Tło kanału, czy tam baner, jak to woli, to zmieni się jutro. O jakiejś tam godzinie. Bo już złożyłem zamówienie na niego. Olać teraz to, polatamy sobie chwilę. Pogadamy. No to jakiś kawał, dawaj, dawaj. Dobra, mam. To będzie taki dla kumatych bardziej. Jakie warzywo jest niezbędne do badania kosmosu? Hawking. Ha, ha, ha. Pozdro dla kumatych, nie? Trochę, no trochę rasistowski, ale nieważne. No to by było na tyle. No, nie było tak trudny ten goblin, nie? No to by było na tyle teraz. No, trzymajcie się. Do zobaczenia. Kiedyś tam. Cześć.